Binance Earn to zestaw produktów, dzięki którym możemy powiększać zasoby kryptowalut, oczywiście przyjazne początkującym, ale nie tylko dla początkujących. Takie rozwiązanie polecam szczególnie tym osobom, które czekają ze swoimi pozycjami na hossel lub nie mają już gotówki na kolejne inwestycje, a mimo wszystko chciałyby jednocześnie pomnożyć swoje kryptowaluty tak, by finalnie wyciągnąć z tej hossy nieco więcej. Dlaczego mówię o tym wszystkim teraz? Otóż przede wszystkim z tego względu, że produkty Binance Earn do Dostępne są teraz w zupełnie nowej, moim zdaniem bardziej przejrzystej i przyjaznej, początkującym odsłonie. Link do rejestracji, oczywiście, macie w komentarzu. Wystarczy, że założycie konto, zrobicie weryfikację KYC, czyli dowodem osobistym, i przejdziecie sobie do zakładki Earn na Binance. Zakładkę Earn znajdziecie oczywiście w górnym menu na giełdzie. Po kliknięciu pojawi Wam się coś takiego i sprawa tutaj jest bardzo prosta, bo do dyspozycji macie teraz po prostu listę kryptowalut na jakich możecie zarabiać. Dajmy na to, że chcecie zagonić do pracy na przykład swoją Solanę. Po kliknięciu w Sol tutaj z listy rozwijanej ukażą Wam się rozwiną Wam się wszystkie dostępne dla tego tokena produkty. W przypadku Solany będą to oczywiście produkty Simple Earn i podwójne inwestycje. Produkty zostały tutaj podzielone na do przejrzyste kategorie. Jak wrócicie sobie do tej listy, to możecie tutaj sobie ustawić dodatkowe filtry, na przykład zawężając wyniki pod względem czasu trwania, a także rodzaju produktów. Jeżeli chodzi o czas trwania, to do wyboru mamy produkty oszczędności elastyczne i oszczędności zablokowane. Czym się różnią? Przede wszystkim w przypadku elastycznych zarobić możecie nieco mniej, ale za to wasze tokeny nie będą w żaden sposób blokowane, na przykład na tydzień, miesiąc czy inny okres czasu jest to świetna opcja dla tych, którzy i tak przechowują swoje środki na Binance i tak naprawdę jeszcze nie wiedzą kiedy dokładnie będą chcieli je sprzedać czy wypłacić, tym samym zawsze chcą mieć taką możliwość, zawsze chcą mieć te środki dostępne. W przypadku oszczędności zablokowanych z kolei zarabiamy większe odsetki, ale i blokujemy tokeny na przykład na 30 czy 60 dni, tak? Czyli są to takie alternatywne formy stakingu, a więc pasywnego zarabiania na kryptowalutach. W kolejnej zakładce macie możliwość posortowania tych produktów z uwzględnieniem poziomu ryzyka. Do wyboru tutaj mamy ochronę kapitału i bardziej ryzykowne produkty high yield. Jak działają wszystkie te produkty? Jest to rzecz oczywiście bardzo intuicyjna, więc nie powinniście mieć żadnych problemów. Najczęściej wybieramy monetę, rodzaj produktu. Tutaj akurat w przypadku kliknięcia w monetę mamy do dyspozycji osobno produkty elastyczne, a także blokowanie naszych produktów w tych oszczędnościach zablokowanych na konkretny okres czasu. Już wszystko w jednym miejscu, także tutaj są elastyczne, tutaj są zablokowane no i um, ustawiamy sobie czas trwania, więc decydujemy czy mają być to oszczędności elastyczne czy zablokowane na 14, 30 60 dni i tak dalej i po kliknięciu tutaj subskrybuj wybieramy ilość kryptowaluty e, jaką chcemy tutaj wrzucić następnie oczywiście potwierdzamy bywa, że czasami wyskoczy Wam jeszcze krótki quiz na temat inwestowania, który ma ustalić czy powinniście inwestować w krypto czy może jednak lepiej jak wrócicie na stację paliw, by na nocnej zmianie jeszcze raz przemyśleć swoje zachowanie, no i oczywiście na koniec, aktualnie, e, takimi najkorzystniejszymi e, promocjami, jeżeli chodzi o Binance Earn, jest chociażby nawet do. 19% na Dimension i stałe produkty na solanie ze zwrotem prawie 9% w nagrodach. Myślę, że początek hossy jest idealnym czasem na to, by zainteresować się tego typu rozwiązaniami, no bo jest to czas, gdy najpewniej większość waszych kryptowalut leży bezczynnie i czeka na wzrosty, bo zakładam, że kryptowaluty już jakieś tam posiadacie już jakieś zakupy poczyniliście. Link macie w komentarzu. Film nie jest poradą inwestycyjną, a samo inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z dużym ryzykiem utraty całości zainwestowanego kapitału. Film publikuję z tego względu, że interfejs tutaj, jak mówiłem, został troszkę zmieniony, jest teraz nieco bardziej przyjazny początkującym, w związku z czym część osób, które gdzieś tam miały problemy z korzystaniem z tego typu narzędzi, teraz prawdopodobnie nie będzie miały żadnego problemu, żeby po prostu przynajmniej spróbować, tak? Tyle na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!